Na raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na ostatni raport w tym roku, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi 15 nowych miast w Polsce, dodatkowe autobusy w Sylwestra, koniec tarczy inflacyjnej. 15 nowych miast w Polsce. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich oraz klucze do nowych miast. Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Po zmianach będziemy mieli ich 979. Dotychczasowe miejscowości podniosły w ostatnich latach poziom urbanizacji i wykazały miejski charakter. Dodatkowo większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. W województwie śląskim to powiat zawierciański zyskał nowe miasto Włodowice. W województwie śląskim Włodowice, Łopuszno w województwie świętokrzyskim, Piekoszów także w województwie świętokrzyskim i miasteczko krajeńskie w województwie wielkopolskim. 12 miast z tych 15 odzyskują prawa miejskie, utracone bardzo często jeszcze po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim. To była bardzo częsta praktyka caratu, zemsta za uczestnictwo, za pomoc miasta, miejscowości w powstaniu styczniowym, a 3 ze względu na ich charakter otrzymują po raz pierwszy prawa miejskie. Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamia dodatkową siatkę połączeń w Sylwestra i Nowy Rok dla wszystkich chcących wziąć udział w zabawie sylwestrowej organizowanej w Parku Śląskim. Przed nami najbardziej wyjątkowa noc tego roku, podczas której pożegnamy stary, a przywitamy nowy rok. Wielu z nas w tym dniu wybierze się do Parku Śląskiego, aby tam wziąć udział w zabawie sylwestrowej. Przygotowaliśmy udogodnienia dla osób, które wybierają się na największą zabawę sylwestrową w regionie, czyli do Parku Śląskiego. Te udogodnienia wprowadzamy zarówno w komunikacji tramwajowej, jak i autobusowej. One oznaczają dla pasażerów przede wszystkim większą liczbę połączeń na poszczególnych liniach, ale także wykorzystywanie większych pojazdów niż zazwyczaj. Zarząd Transportu Metropolitalnego szczególnie zachęca do korzystania z tramwajów, które w szczycie komunikacyjnym przed zabawą sylwestrową będą kursowały z częstotliwością co 3 minuty, zaś po całym wydarzeniu będą kursować co 2 minuty. Udogodnienia wprowadzamy na kilkunastu liniach autobusowych i kilku liniach tramwajowych. Są one szczegółowo wymienione w naszym specjalnym komunikacie poświęconym tej zabawie sylwestrowej. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z tym komunikatem, do sprawdzenia rozkładów jazdy. Wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej. Bliskość przystanków i zwiększona częstotliwość połączeń oznaczają wygodniejsze dojazdy i powroty z imprezy. Dzięki skorzystaniu z komunikacji miejskiej nie trzeba będzie się martwić o miejsce parkingowe. Dlatego warto już teraz zaplanować sobie bezpieczną podróż na ostatnią noc roku. Czasowe obniżenie stawek VAT wprowadzono jako sposób na łagodzenie skutków inflacji. Przestaje ona obowiązywać jednak z końcem roku. Oznacza to, że obniżone lub wręcz zerowe stawki tego podatku wrócą do poziomu sprzed 1 lutego 2022 roku, tuż po przywitaniu nowego roku. Od 1 stycznia 2023 roku w Polsce przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna. To sprawi, że energia elektryczna, gaz oraz paliwa wrócą na podatek 23%. Jak to wpłynie na nasze budżety? Postanowiliśmy o to zapytać ekonomistę. No niestety, bez względu na różnego rodzaju programy pod tytułem tarcze osłonowe, sumarycznie różnego rodzaju zdarzenia sprawią, że każdy element, którym jest powiązane z energią, będzie droższy. Czy to będzie paliwo, czy to będzie energia elektryczna, czy to będzie gaz. Każdy z nich, mimo różnego rodzaju cen zaporowych, różnego rodzaju zwolnień wynikających z tego, ile zużyjemy konkretnego nośnika energii, nie sprawi, że zapłacimy mniej. Pytanie jest tylko, ile zapłacimy więcej.
Więc tak czy siak czeka nas zwyżka. Pytanie jest, czy ta dynamika inflacyjna, która z początkiem 2023, a właściwie w okolicach lutego, prawdopodobnie przekroczy 20%, czy za tą dynamiką inflacji wynoszącą 20% będzie podążać dynamika płac. Dzisiaj wiemy, że ona nie nadąża. Więc pytanie, na ile spadnie siła nabywcza naszego portfela, a to oznacza, jak bardzo odczujemy te podwyżki. Proszę panią, armię trzeba uzbroić. Ludzie są tacy, którzy potrzebują pieniędzy, nie umieją oszukiwać, więc w tym wypadku jestem za. Mnie starczy, innym też starczy, przestaną palić, wie pani, i pić. Wystarczy. Na razie głodu nie ma takiego, żebyśmy się musieli, wie pani, od razu poddać, nie? Ja nie psioczę, uważam, że taki rząd, jaki mamy dzisiaj, to jeszcze takiego nie było, wie pani. Z końcem roku 2022 wygasną też preferencje w postaci obniżonych stawek akcyzy na paliwa, co z pewnością uderzy po kieszeniach kierowców. Ten skok w górę będzie znaczący, bo on dla paliwa bezołowiowego może być nawet ponad złotówkę, a dla paliwa typu diesel nawet nieco więcej niż złotówkę. Pytanie jest, co zrobi monopolista, jakim jest w tej chwili Orlen na polskim rynku? Czy całość zwyżki wynikającej z powrotu do całego, do tej wysokości VAT-u, jaki mieliśmy przed okresem wojennym w Ukrainie, czy ona znajdzie się od razu w cenie finalnej, czy też zostanie to rozłożone w czasie, czy też, miejmy nadzieję, Orlen łaskawie zechce podzielić się z pozostałymi konsumentami swoją marżą, a nie tylko zarabianiem w takim wymiarze wewnętrznym, korporacyjnym. Ha, co na podwyżki? Co powiesz na podwyżki? Trudno powiedzieć, no do pełna zawsze tankujemy do pełna, a podwyżki, ale niebne, nie? Ma pani ceny paliwa, może sobie pani zobaczyć, także sama to proszę skomentować. Myślę, że są dla wszystkich takie same, jeżeli chodzi o ceny, tak? Niestety one idą dosyć mocno w górę, a wpływu na to za dużego niestety nie mamy, tak? Dobra wiadomość jest taka, że żywność wciąż będzie korzystała z zerowego opodatkowania. Wyjątkiem będzie przypadek importu żywności spoza Unii Europejskiej. Jeśli trafi do naszego kraju w drodze sprzedaży wysyłkowej w przesyłkach o wartości do 150 euro. Efektowne pokazy fajerwerków to jeden z elementów sylwestrowej zabawy. Niestety ich odpalanie wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Rozpoczęcie nowego roku bez pokazu fajerwerków trudno sobie wyobrazić. Noc sylwestrowa to zazwyczaj okazja do odpalania większej ilości fajerwerków niż przez cały rok. Dlatego niezwykle ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z tego typu asortymentu. Chciałoby się z punktu widzenia policji, chcielibyśmy nakłonić ludzi, żeby jednak nie odpalali fajerwerków, petard, bo to tak naprawdę może być przyczyna i pożarów, i nieszczęść, i tak naprawdę stresu zwierząt dziko żyjących w lasach, zwierząt domowych przecież, no ale wiem, że to jest raczej niemożliwe. Jest wiele osób, miłośników tego typu ekspresji noworocznej. A o jakich zasadach należy pamiętać podczas odpalania fajerwerków, aby nie stanowiły zagrożenia dla nas i innych? Jeśli już puszczamy, to przewidujmy trajektorię. Ja przypominam, że te rakietnice, które są wystrzeliwane i mają takie patyki, no to trzeba instalować najlepiej w butelce. Ta butelka stanowi swoistą taką lufę, która gdzieś tam wycelowana spowoduje być może właściwy lot takiej petardy. Oczywiście dzieciom nie pozwalajmy. Dzieci lubią oczywiście i ekscytują się fajerwerkami. Ale jednak nie powinniśmy dopuszczać. Małoletnie też jest to zakazane. Te całe środki pirotechniczne, one są oznaczane takimi specjalnymi kategoriami. Pierwsza, druga kategoria to są do użytku właśnie takiego amatorskiego. Trzecia to są profesjonalne już środki pirotechniczne i tutaj nie zalecamy, aby amatorzy się tym bawili, ponieważ to są już duże siły rażenia i tak naprawdę mogą być naprawdę poważne skutki. Zadbajmy wspólnie, aby koniec starego i początek nowego roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny. Od stycznia Gliwicki Szpital przy ulicy Radiowej rezygnuje z działalności poradni chorób zakaźnych. Chorzy będą odsyłani do innych placówek. Poradnia chorób zakaźnych w szpitalu przy ulicy Radiowej w Gliwicach przestanie funkcjonować z początkiem nowego roku. Szpital rozwiązał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia za porozumieniem stron na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w rodzaju świadczenia w poradni chorób zakaźnych.
dniem 1 stycznia rozpoczyna się okres wypowiedzenia tej umowy przez płatnika. Dlaczego? Poradnia chorób zakaźnych nie wkomponowuje się w tym zakresie w strategię rozwoju szpitala. Szpital będzie funkcjonował w określonym dla określonej grupy pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego, zarówno rozumianymi jako choroby naczyniowe, czyli przede wszystkim udary, na leczenie których tutaj w regionie jest ogromne zapotrzebowanie, jak i też diagnostyki leczenia chorób zwyrodniowych układu nerwowego. Reorganizacja placówki została zaplanowana w taki sposób, by pacjenci mogli dostosować się do nadchodzących zmian. Około 1100 naszych pacjentów zostało powiadomionych o zaistniałym fakcie. Znaczna część już odebrała swoją dokumentację, kserokopię swoich dokumentacji medycznych. Pomagamy w tym zakresie pacjentom. Do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia udzielania świadczeń w poradni chorób zakaźnych istnieje możliwość skorzystania z usług tej poradni w trybie komercyjnym. Poradnia chorób zakaźnych działa do 31 grudnia. Już po raz kolejny w Kościele Ewangelickim na Pszczyńskim Rynku zostanie zorganizowany wyjątkowy koncert z gwiazdami, z którego cały dochód zostanie przekazany na podopiecznych hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Wspólne kolędowanie z gwiazdami w wyjątkowym i urokliwym Kościele Ewangelickim na Pszczyńskim Rynku, a to wszystko w szczytnym celu, aby nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Wracamy do kolędowania z gwiazdami w Pszczynie. Piękne wnętrza kościoła ewangelickiego, piękny rynek, wszystko, szczególnie dla osób, które tak na co dzień odwiedzają Pszczyn, czyli przyjezdnych, to naprawdę fajna atrakcja. Do tego wyśmienity zespół Bratanki z repertuarem kolędowym i nie tylko, bo również będzie można usłyszeć największe hity zespołu sprzed kilku lat. Warto w całym zamieszaniu dnia codziennego znaleźć chwilę, przyjść na koncert, zasłuchać się w piękne głosy, a dzięki zakupionej cegiełce wesprzeć potrzebujących naszego wsparcia. W tym roku koncert z gwiazdami będzie wspierał działające już w nowej siedzibie hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Hospicjum Świętego Ojca Pio jest stowarzyszeniem, jest organizacją pożytku publicznego, działającą w Pszczynie i na terenie powiatu pszczyńskiego głównie, bo oczywiście również opiekujemy się chorymi i z powiatu czechowickiego, bieruńsko-lędzińskiego, to w zależności jak się zgłaszają chorzy, ale głównie powiat pszczyński. I działamy tutaj od 23 lat. Od 2017 roku opiekujemy się również osobami o różnych, w trudnej sytuacji zdrowotnej, z wieloma chorobami współistniejącymi, czyli poszerzyliśmy też ten zakres opieki oprócz chorych nowotworowych, również o osoby w takiej trudnej sytuacji zdrowotnej, którym staramy się pomóc. Chcemy pomóc różnym instytucjom, a tych osób potrzebujących jest bardzo dużo. W tym roku poza hospicjum, gdzie tak naprawdę przekażemy większość pozyskanych środków, to pomożemy też doraźnie. Tutaj będzie przekazanie i to właśnie jako niespodzianka w dniu koncertu GAI, która również potrzebuje niezwłocznie pomocy finansowej na operacje, które czekają ją już w lutym. Tak więc będzie taka niespodzianka, bo i Maja weźmie udział w tym koncercie. To malutka dziewczynka, którą niestety los też pokara już na wstępie życia. Cel jest szczytny, a obecność i zakup cegiełek niezwykle ważna. Ubiegłoroczny koncert pozwolił na przekazanie 70 tysięcy złotych na rzecz Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Dzięki temu, że ten kościół jest tak reprezentacyjny i jest tak duży, pomieści tu tyle osób i do tego jeszcze artyści stojąc tutaj przed ołtarzem po prostu są doskonale słyszalni, jest tu doskonała akustyka, więc ten kościół służy właśnie tego typu celom. Koncert już 6 stycznia, a bilety można nabywać osobiście w siedzibie Hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie czy w recepcji apartamentów Browar 16 w Pszczynie. Można także telefonicznie u organizatorów pod numerem telefonu dostępnym na wydarzeniu. Na zakończenie serwisu tradycyjnie wiadomości z kraju i ze świata.
9 osób zostało rannych w zderzeniu 8 pojazdów na autostradzie A2 w okolicy Lubrzy w województwie lubuskim. Po zderzeniu busa z lawetą dwa auta, które były nią przewożone, przeleciały przez barierki na przeciwległy pas autostrady. Zaczęły w nie uderzać kolejne samochody. Obrażenia dwóch osób były poważne. Legendarny piłkarz Pelé zmarł w wieku 82 lat. Brazylijski król futbolu jako jedyny w historii trzykrotnie triumfował w Mistrzostwach Świata. Pelé chorował na nowotwór jelita grubego. W szpitalu w São Paulo przebywał od końca listopada, a jego stan ciągle się pogarszał. W ostatnich dniach Brazylijczyk otoczony był rodziną. Co najmniej 5 osób zginęło, a 37 zostało rannych w wyniku pożaru tunelu akustycznego na drodze ekspresowej niedaleko Seulu. Według władz spłonęło 45 pojazdów. Straż pożarna informowała początkowo, że pożar w tunelu wybuchł po zderzeniu autobusu ze śmieciarką. Później podała, że przyczyna pożaru nie została potwierdzona i mogła ją spowodować sama śmieciarka. Pożar gasiło 219 strażaków. Akcja trwała 2,5 godziny. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie debata tygodnia, w której Martyna Nowicka-Wilk razem z poseł Lenartowicz i posłem Matusiakiem podsumowali polityczny rok w Polsce. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w nowym roku.